Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 6. modułu kursu Podstawy produkcji zwierzęcej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Stan zdrowia zwierząt jest jednym z czynników decydujących o powodzeniu produkcji zwierzęcej. W związku z powyższym należy doglądać swojego stada co najmniej raz dziennie. W tym czasie obserwuje się stan zdrowia, stan odżywienia, stan racic, występowanie kulawizn, występowanie otarć, skaleczeń, obniżone pobieranie paszy, biegunki, odstawanie od stada, osowiałość. Obserwacja to jeden ze sposobów tzw. profilaktyki, czyli zapobiegania występowaniu chorób. Wczesne rozpoznanie choroby i jej diagnoza znacznie ułatwia proces leczenia weterynaryjnego. Jednak w celu wczesnego wykrycia choroby niezbędna jest znajomość podstawowych objawów choroby. Dokonywanie u podejrzanych o chorobę zwierząt pomiaru temperatury ciała, tętna, liczby oddechów u zwierząt to najprostsze pomiary pozwalające na wstępne rozpoznanie zaburzenia czy choroby. Każda choroba wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie organizmu zwierzęcia, również na jego samopoczucie, zachowanie się i wygląd. Widoczne zmiany, takie jak na przykład przyspieszony oddech, częste oddawanie wodnistego kału, biegunka, przyspieszone tętno i tym podobne, nazywamy zewnętrznymi objawami choroby. Jednym z bardziej znanych objawów choroby jest u zwierząt gorączka, czyli zespół następujących objawów: podwyższona temperatura ciała, zwiększona liczba oddechów i uderzeń tętna, suchość błony śluzowych. Oprócz tego powszechnymi objawami chorób są też obniżony lub całkowita utrata apetytu, senność, apatia czy biegunka. Głównym objawem gorączki jest podwyższona temperatura ciała, dlatego mierzenie jej jest bardzo ważną czynnością przy rozpoznawaniu stanu zdrowia. U zwierząt temperaturę w sposób tradycyjny mierzy się, wkładając odkażony i posmarowany na przykład oliwą termometr do odbytnicy. Obecnie coraz powszechniej stosuje się termometry elektroniczne, dotykowe lub bezdotykowe, pozwalające na szybki i skuteczny pomiar wysokości temperatury ciała zwierzęcia. Drugim ważnym objawem gorączki jest przyspieszone tętno. Badanie tętna u poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich zostało opisane w module 3. Kolejnym charakterystycznym objawem choroby są zaburzenia w procesie oddychania, czyli występowanie duszności. W takim przypadku zwierzęta najczęściej stoją z wyciągniętą szyją, szeroko rozstawionymi nogami i rozszerzonymi nozdrzami, z trudem łapiąc powietrze. Oprócz podanych objawów charakterystycznych dla wielu chorób, występują również objawy typowe tylko dla określonej choroby, co umożliwia jej rozpoznanie. Ze względu na to, że wiele chorób wywołuje podobne objawy, rozpoznanie choroby często jest bardzo trudne, dlatego lekarz weterynarii musi przeprowadzić dodatkowe badania – bakteriologiczne, surowice krwi, rentgenologiczne lub też dokonać sekcji zwłok sztuk padłych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.